Orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 4 lipca 2024 roku dla Pedro Regis z Anguery, Brazylii. Matka Boża zwraca się do nas: kochane dzieci, posłuchajcie wezwania Pana i pozwólcie Mu prowadzić was do świętości. Bądźcie posłuszni, bądźcie łagodni i pokornego serca. Ludzkość zmierza ku otchłani samozniszczenia, którą ludzie przygotowali własnymi rękami. Dbajcie o swoje życie duchowe. Mój Pan was kocha i czeka na was. Poświęćcie część swojego czasu na modlitwę. Kiedy jesteście daleko, stajecie się celem wroga Boga. Wielkie duchowe zamieszanie rozprzestrzeni się wszędzie i tylko ci, którzy się modlą, pozostaną w prawdzie. Słuchajcie mnie, wielu wybranych do obrony prawdy wycofa się. Wielkie prześladowanie odwróci wielu od ścieżki prawdy. Nie zapominajcie, we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami kolejny raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.